Kasia! Ratuj Biał! Kasia! Nikogo nie ma. A ona? Śpi jak niedźwiedź. Poczekaj. To dla ciebie. Nawet mama o tym nie wie. Zrobiłam to, bo cię kocham. Chyba nacisnęła niechcący. Coś się stało? Trąbi zazdrości, że już sama nie może. Krowa stara. Co się dzieje? Gdzie? Dlaczego trąbisz? Przecież sam kazałeś. Ale w razie gdyby się coś stało, coś strasznego. No właśnie. Budzę się, pustka dookoła, nikogo nie ma. Tak się zdenerwowałam, czy ci się coś nie stało? Synku. Tak się boję o ciebie. Patrz mi w oczy i słuchaj uważnie. Nie jestem twoim synem. Nie? Nie. I nie udawaj, nie masz Alzheimera. Nie jesteś moją matką, a ja nie jestem twoim synem, Jacusie. Właź do tyłu. Przesiadka. Chce pani coś zjeść? Słyszy pani? Bardzo dobrze. Proszę zostać i pilnować auta. Można szyby umyć? Co mi radzisz? Zadzwoń do mamy. Najcudowniejszy. Mamusia? Mamusia, posłuchaj, jesteśmy w ogóle w cudownej restauracji. No. Przeczytam ci, co tu jest do wyboru. Śledź po węgiersku. No, po węgiersku. Mamuś, przecież wiesz, że ja nigdy nie kłamię. Mama mówi, że takiego nigdy nie jadła, to może zjemy po węgiersku. Przejdź do drugich dań, jestem głodny.
No ale jak ja zjem śledzika, to może mi wystarczy. Ja będę jadł kotlet czarnasz. Posłuchaj, no. Janusz będzie jadł kotlet czardasz. 28,40. Przestań mówić o mnie, Janusz. No naprawdę, nie żartuję. 28,40. Chwileczkę. Mama się pyta, skąd masz tyle pieniędzy? Ukradłem. Posłuchaj, Janusz dostał... Hej! Janusz dostał stypendium za dobre wyniki w WF-ie. Dobrze. Mamusia, proszę, żebyśmy zjedli jedną porcję na pół. Posłuchaj, co ona tak ciągle do ciebie jacuś i jacuś? Tak nazywał się jej syn. Zginął jakby w moim wieku 30 lat temu. Skąd wiesz? W domu ma pełno jego zdjęć. Taternik. Od pierwszej chwili, jak mnie zobaczyła, tak mnie nazywa. Tłumaczyłem jej ze 100 razy. Zaraz. Ona myśli, że ty jesteś jej synem? Ja myślę, że ona tylko tak udaje. Jak to? Udaje, że tak myśli. Wie, że nie jestem jej synem. Ale chce mi to wmówić. Chce, żebym ja w to uwierzył. Ale po co? Jako syn musiałbym się nią opiekować. Opiekować? Przecież się nią opiekujesz. Opiekujesz się nią jak cholera. Wieziesz babcię przez pół Polski na jakiś plener. A, spryciara. No to gdzie pani mieszka? Na Dębowej. Dębowa 14. Dębowa? A gdzie jest Dębowa? Za torami. A mówiła pani, że zostawiła w domu kompot na gazie. Sam do nówek. I co? Boję się, że mi się garnek spali. A nie może pani zadzwonić do syna? Przecież mieszka pani z synem. Proszę. Syn ma auto bez dachu, a pan odwrotnie. To tak jakby się patrzyło z chmur na ziemię. Podoba mi się. Jak to się mówi, piękna maszyna. Ile pali? A ma pani dowód osobisty? Pan pewnie myśli, że ja nie wiem, kto zjadł czerwonego kaptura. 7x8=56. Mam pamięć jak wilk. No, zdarza się, że człowiekowi ucieknie jakieś słowo, albo pomylą mu się imiona, ale to nie ma nic wspólnego z Alzheimerem. Jacuś nigdy by się nie zgodził na to, żeby mnie zamknąć. Mój syn nigdy by się na to nie zgodził.